Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Prowadzi nas do śmierci. Śmierć to ostatnia bieda ludzka, której możemy zaradzić, symbolicznie zaradzić, okrywając tę ludzką biedę śmierci miłosiernym całunem ziemi. Ostatnia bieda w tym ziemskim życiu. Przychodzimy zatem, by ten ostatni dobry uczynek, miłosierny uczynek wobec ciała naszej zmarłej siostry uczynić. Ale nie tylko jej śmierć nas tu gromadzi. Za chwilę będziemy celebrować pamiątkę śmierci jeszcze kogoś innego. Jezusa Chrystusa. Każda msza święta jest zgromadzeniem jej śmierci, która w jego przypadku nie miała ostatniego słowa. Modlimy się zatem do Jezusa, który prawdziwie przeżył mękę, który prawdziwie umarł, który prawdziwie zmartwychwstał, by śmierć nie miała ostatniego słowa w życiu Basi. Przepraszajmy Boga najpierw za wszystkie nasze grzechy, słabości, zaniedbania, byśmy byli święczą. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tygru i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Oto Słowo Boże. Na każdym pogrzebie chrześcijańskim jesteśmy kibicami wielkiego starcia, wielkiej bitwy, wielkiego zmagania z tych dwóch wielkich, godnych siebie przeciwników. Ten jeden wielki wojownik, straszny wojownik, to śmierć ze swoim majestatem. Śmierć, która mówi, sprawdzam, ile było warte Twoje życie, ile były warte Twoje miłości, ile były warte Twoje plany, ile były warte Twoje marzenia, ile były warte Twoje relacje z ludźmi. Sprawdzam. Mam moc. Wszystko, czego dotknę, przemienić w proch. Wszystko. I wszystkich. Zaprawdę wielka jest siła śmierci wielkich i majestat i straszna. Ale do walki z nią staje godny jej przeciwnik. Staje Bóg, który mówi, ja śmierci nie uczyniłem.
nie mam upodobania w śmierci człowieka. Ja nie jestem Bogiem umarłych, ale żyjących. Więc choćby ktoś umarł, żyć będzie. Śmierć zwarła się z życiem. Tak śpiewamy w noc zmartwychwstania Chrystusa. Śmierć zwarła się z życiem, lecz w boju o dziwy, choć umarł wódz życia, króluje ci żywy. Mamy zatem do wyboru. Wszyscy, którzy tutaj otaczamy ciało naszej zmarłej siostry, Rasi. Mamy do wyboru. Albo oddać pokłon śmierci, albo skłonić pokornie przed nią swoją głowę i powiedzieć: zaprawdę, Ty masz ostatnie słowo w naszym życiu. Zaprawdę niewiele sensu ma wszystko, co robimy, czym żyjemy, o czym myślimy, czego pragniemy, skoro Ty pocałujesz to wszystko swoim zimnym pocałunkiem. Albo mamy zaufać mimo wszystkich naszych wątpliwości, mimo ciemności, w jakie nas zaprasza wiara. Bo wiara to jest wejście w jakąś mgłę i ciemność. Ale właśnie mimo tej mgły i ciemności mamy powiedzieć: oddaję cześć nie śmierci, oddaję cześć temu, który żyje i króluje. Kółko to powtarzamy tu przy tym ołtarzu, w kółko, jak mantrę to powtarzamy. Przy każdej liturgii to powtarzamy. Nasze wyznanie wiary w Bogu, który żyje i króluje, który obiecał to życie i królowanie wszystkim, którzy za Nim pójdą, którzy Mu zaufają, którzy powierzą się Jego miłości. Ja mogę tylko prosić, mogę tylko zachęcać, abyśmy wybrali tę drugą opcję. I mimo, że jasność widzenia zamąca nam ból, ból ma swoją godzinę, dzisiaj, teraz, i łzy mają swoje prawo w naszych oczu. Ale mimo tych ciemności, mimo tego bólu, mimo tych łez, jeszcze raz, może pierwszy raz, tu w tym kościele, przy baśni, byśmy powiedzieli: Tobie, Panie, zaufałem. Ty wiesz, Ty możesz. Ty widzisz dalej. Przewidujesz wszystko. Tobie ufam, a nie śmierć. Stoimy na brzegu. Okręt już odpłynął. Przed mgłę. Z drugiej strony mgły jest nowa rzeczywistość, nowy świat. To dlatego śpiewaliśmy przedziwne, jak na uroczystość pogrzebową słowa. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
I możemy te słowa psalmu 122 włożyć w usta Basi. Myślę, że martwi się ona naszym zmartwieniem, ale z drugiej strony po wszystkich trudach, bólach życia, po tej drodze krzyżowej, którą przechodziła, nauczyła się już na pamięć tego psalmu. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Do Niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, by zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, pomyślność w Twych pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Modlę się o dobro dla Ciebie. To jest jej obietnica. Obiecajmy jej to sobie. Pisali do mnie: byliśmy przed chwilą w grobie Chrystusa, jest pusty. Ten grób na razie będzie pełny. To dobrze, że Basia mogła tutaj, wśród ludzi, którym służyła, wśród którym pracowała, może tutaj czekać na ten moment, mistyczny moment, kiedy na głos Boga pozbierają nas z prochu tego świata. Wszystkich nas pozbierają. Na Boga nie ma nic niemożliwego. On zna nas do ostatniego atomu, do ostatniego kwarku. Pozbiera nas. Na razie musimy czekać. Te 3 dni, które będą płynęły według Bożego kalendarza, nie według naszego.
Ale ponieważ Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszą siostrę, gdy przyjdzie w chwale. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię podziękować wszystkim tutaj obecnym, szczególnie mężowi, za lata życia właśnie patrzenia na krzyż. Kiedy musiał sobie odpowiedzieć, czy ten krzyż ma sens, trzeba powiedzieć, że znajdywał sens tego krzyża w miłości. Bo tego krzyża miała miłość, miałem okazję króciutko porozmawiać i wiedziałem, jaką wielką miłością darzył żony przez całe te życie i które było jednym z zamknąć. Za to właśnie tą wierność do końca przy żonie. Bóg zapłacił księdzu rektorowi Wojciechowi za przewodnictwo w tym obrzędzie pogrzebowym, za słowo Boże. Bóg zapłać wszystkim tutaj zgromadzonym za modlitwę. Za modlitwę, która jedynie może właśnie w szczególny sposób pomóc kiedy pamięci Barbarze. Dlatego pamiętając o niej, pamiętajmy w modlitwie, a także w ofiarujmy za nią Komunię Świętą, Mszę Świętą. Pomódlmy się za nią i za naszych wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie. Światło wieczne zostanie jej dzieci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Bardzo proszę Państwa na uwagę.